Ojeju, wstałam dzisiaj wcześniej, bo mam niespodziankę dla moich córek. Ale najpierw muszę się ubrać. Jeszcze tylko kilka zabiegów kosmetycznych. Dziewczynki smacznie śpią. Mam nadzieję, że ich nie obudzę. Niech sobie śpią. A ja tymczasem przygotuję się na spędzenie tego dnia. Jestem już gotowa. Jeszcze tylko mój perfum. Świetnie. Śniadanie już gotowe. Idę po dziewczyny. Halo, halo. Stello, Stello. Wstawaj. Wstawaj, żeby nie obudzić młodszej siostrzyczki. Musisz zjeść śniadanie. Mamusiu, a dlaczego my tak wcześnie wstajemy? Stello, mam dla ciebie niespodziankę. Chodź czym prędzej na śniadanie. Później nakarmimy twoją młodszą siostrzyczkę. Dobrze, mamusiu. Ale pyszne te śniadanie. Mamusia, dzięki. Stello, jedz szybciutko śniadanie. Mam dla ciebie niespodziankę. Pewnie coś z krajnolonu, na pewno. Tak, Stello, zgadłaś. Szybciutko jedz śniadanie i za chwilę pokażę ci, co dla ciebie przygotowałam na dzisiaj. A ja tymczasem nakarmię twoją siostrę. Na, 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 na. No. Już jesteś nakarmiona. Dobrze. Śpi sobie słodko. Stello, czy już zjadłaś śniadanie? Tak, mamusiu, zjadłam śniadanie. Możemy już iść. Córeczko, to są klocki Lego z krainy lodu. Ojeju, naprawdę? Ale jestem szczęśliwa. Mamusiu, dziękuję. Mogę się pobawić tymi klockami? Ale oczywiście, że tak, no przecież są dla siebie. Ja idę posprzątać kuchnię, a ty się pobaw klockami Lego. Ale fajne te klocki. Jestem prawdziwą królową lodu. Mała Stella zaczęła bawić się klockami Lego. Kto nas niepokoi w naszej krainie lodu? Jestem królową lodu. A ty kim? Ja jestem Stella. Zapraszam cię do naszego królestwa. A jest tam bałwan Olaf? Tak, jest. Wejdź. Cześć, może napijesz się herbaty? Cały czas tylko chodzisz i chodzisz, szukasz bałwanów, a przecież tyle ich tutaj mamy. No trochę ich mamy, ale wiesz, w krainie lodów nigdy nie jest za mało bałwanów. Wydawało mi się, że Olaf nam wystarcza. Dzień doberek wszystkim, to ja, Olaf. Ha, jestem najlepszym bałwanem w krainie lodu. Stworzyła mnie Elsa. No widzisz, nie możesz mu robić takiej przykrości. Oj tam, przecież on się nie gniewa wcale. Im więcej bałwanów, tym lepiej. Elzo, tutaj są już dwa bałwany. I tutaj również na straży stoją dwa bałwany. Po co nam tyle bałwanów? Ojeju, no dobrze, już tyle nie marudź. Chodźmy lepiej sobie wypić herbatki. Dobrze, zawołaj Olafa. Jasne, już idę, tylko zawołaj Olafa, zawołaj to, zrób tamto. Och, siostro, nie gniewaj się. Wiesz, że muszę pilnować naszego królestwa. No dobrze, ale chociaż otwórz te magiczne schody. Już się robi. Magiczne schody. Otwierać się.
Dziękuję, siostro, a teraz idę po Olafa, bo ktoś jeszcze może pomyśleć, że go więzimy. Ha! My byśmy nigdy nie więziły Olafa. To jest nasz przyjaciel. Olaf! Kto mnie woła? Olafie, czy mógłbyś zejść na dół? Do mnie i do mojej siostry. Wypić z nami herbatkę. Ale tylko mrożoną, bo przecież się rozpłynę. Oczywiście. W końcu idziecie. Myślałam, że się już was nie doczekam. No, w końcu jesteśmy w komplecie. Olafie, częstuj się ciastem. Dobrze, pyszne to ciasto. Mam nadzieję, że nie będzie nas dzisiaj czekała żadna przykra niespodzianka. O nie, coś nadchodzi! Olaf wybiegnął na balkon. O nie, to potwór! Elzo, Anno, to potwór! Gru, 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 gru. Jakby się tu dostać do środka i zniszczyć ten piękny zamek. Nie martw się, Olafie. Zaraz zaczaruję go na przyjacielskiego śnieżnego potwora. O, dzień dobry, czy mógłbym wejść do zamku? Jestem grzecznym potworkiem, chciałbym się przywitać. Mówiłam ci, Olafie, teraz możemy go wpuścić. Nic się takiego nie wydarzy. I tak oto Olaf, Elza, Anna i potwór zostali najlepszymi przyjaciółmi Krainy Lodu. Ojeju, wstałam dzisiaj wcześniej, bo mam niespodziankę dla moich córek. Ale najpierw muszę się ubrać. Jeszcze tylko kilka zabiegów kosmetycznych. Dziewczynki smacznie śpią. Mam nadzieję, że ich nie obudzę. Niech sobie śpią. A ja tymczasem przygotuję się na spędzenie tego dnia. Jestem już gotowa. Jeszcze tylko mój perfum. Świetnie. Śniadanie już gotowe. Idę po dziewczyny. Halo, halo. Stello, Stello. Wstawaj. Wstawaj, żeby nie obudzić młodszej siostrzyczki. Musisz zjeść śniadanie. Mamusiu, a dlaczego my tak wcześnie wstajemy? Stello, mam dla ciebie niespodziankę. Chodź czym prędzej na śniadanie. Później nakarmimy twoją młodszą siostrzyczkę. Dobrze, mamusiu. Ale pyszne te śniadanie. Mamusia, dzięki. Stello, jedz szybciutko śniadanie. Mam dla ciebie niespodziankę. Pewnie coś z Krainy Lodu, na pewno. Tak, Stello, zgadłaś. Szybciutko jedz śniadanie i za chwilę pokażę ci, co dla ciebie przygotowałam na dzisiaj. A ja tymczasem nakarmię twoją siostrę. Na 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 na. No. Już jesteś nakarmiona. Dobrze. Śpi sobie słodko. Stello, czy już zjadłaś śniadanie? Tak, mamusiu, zjadłam śniadanie. Możemy już iść. Córeczko, to są klocki Lego z Krainy Lodu. Ojeju, naprawdę? Ale jestem szczęśliwa. Mamusiu, dziękuję. Mogę się pobawić tymi klockami? Ale oczywiście, że tak, no przecież są dla siebie. Ja idę posprzątać kuchnię, a ty się pobaw klockami Lego. Ale fajne te klocki. Jestem prawdziwą królową lodu. Mała Stella zaczęła bawić się klockami Lego. Kto
to nas niepokoi w naszej krainie lodu. Jestem królową lodu. A ty kim? Ja jestem Stella. Zapraszam cię do naszego królestwa. A jestem bałwan Olaf? Tak, jest. Wejdź. Cześć. Może napijesz się herbaty? Cały czas tylko chodzisz i chodzisz, szukasz bałwanów, a przecież tyle ich tutaj mamy. No trochę ich mamy. Ale wiesz, w krainie lodów nigdy nie jest za mało bałwanów. Wydawało mi się, że Olaf nam wystarcza. Dzień doberek wszystkim, to ja Olaf. Ha, jestem najlepszym bałwanem w krainie lodu. Stworzyła mnie Elsa. No widzisz, nie możesz mu robić takiej przykrości. Oj tam, przecież on się nie gniewa wcale. Im więcej bałwanów, tym lepiej. Elzo, tutaj są już dwa bałwany. I tutaj również na straży stoją dwa bałwany. Po co nam tyle bałwanów? Ojeju, no dobrze, już tyle nie marudź. Chodźmy lepiej sobie wypić herbatki. Dobrze, zawołaj Olafa. Jasne, już idę, tylko zawołaj Olafa, zawołaj to, zrób tamto. Och, siostro, nie gniewaj się. Wiesz, że muszę pilnować naszego królestwa. No dobrze, ale chociaż otwórz te magiczne schody. Już się robi. Magiczne schody. Otwierać się. Dziękuję, siostro. A teraz idę po Olafa, bo ktoś jeszcze może pomyśleć, że go więzimy. Ha! My byśmy nigdy nie więziły Olafa. To jest nasz przyjaciel. Olaf! Kto mnie woła? Olafie, czy mógłbyś zejść na dół? Do mnie i do mojej siostry. Wypić z nami herbatkę. Ale tylko mrożoną, bo przecież się rozpłynę. Oczywiście. W końcu idziecie. Myślałam, że się już was nie doczekam. No, w końcu jesteśmy w komplecie. Olafie, częstuj się ciastem. Dobrze, pyszne to ciasto. Mam nadzieję, że nie będzie nas dzisiaj czekała żadna przykra niespodzianka. O nie, coś nadchodzi! Olaf wybiegnął na balkon. O nie, to potwór! Elzo, Anno, to potwór! Gru, 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 gru. Jakby się tu dostać do środka i zniszczyć ten piękny zamek. Nie martw się, Olafie. Zaraz zaczaruję go na przyjacielskiego śnieżnego potwora. O, dzień dobry, czy mógłbym wejść do zamku? Jestem grzecznym potworkiem, chciałbym się przywitać. Mówiłam ci, Olafie, teraz możemy go wpuścić. Nic się takiego nie wydarzy. I tak oto Olaf, Elza, Anna i potwór zostali najlepszymi przyjaciółmi krainy lodu. Cześć, to ja, świnka Pepa, a to mój domek wakacyjny. To mamusia świnka i tatuś świnka, babcia i dziadek świnka i mój braciszek George. Mamy wiele przyjaciół, panią Byk, rodzina królewska z dziećmi, a także Candy, Zoe, Ellie i Susie. Richard i Rebeka, Lisek i Pedro. Jeżeli lubisz moje filmiki, zostaw łapkę w górę. Tego dnia świnka Pepa, George i tata świnka siedzieli sobie beztrosko w domku.
George, co tam u ciebie słychać? Jak było w szkole, opowiedz. Było dobrze. Dziękuję, że pytasz. Dzieciaczki, czemu na tym stoliku nie ma żadnego jedzonka? Gdzie jest mamusia świnka? Tatusiu, no przecież mamusia jest w pracy. Ano tak, ja dzisiaj mam urlop, ale jestem głodny, a tu nic nie przygotowane. Tatusiu, tatusiu, no przecież możesz zrobić coś do jedzenia, tam jest lodówka. No niby mogę, ale no nie umiem. Ding dong. Nagle zawitał dzwonek do drzwi i wszyscy byli zaskoczeni. Świnka Peppa była tak zaskoczona i wystraszona, że wskoczyła na stolik. Co to za dzwonek? Aj, to dzwonek do drzwi. Myślałem, że się coś stało, myślałam. Oj, zobaczmy, kto to, tatusiu, otworzysz? No dobrze, może to pizza przyjechała. Tatusiu, ty ino jednym. No nic, to idę. Oj, przepraszam, Peppo. Tatuś świnka to jednak ładna jest, niezdara, naprawdę. Tata świnka zobaczył przed drzwiami strażaka, który był bardzo rozkojarzony i roztrzęsiony. Co tam, strażaku? A nic, dzień dobry, witaj, mam sprawę do świnki. To jest bardzo nagła sprawa, wiele muszę jej powiedzieć. No dobrze, a przyniosłeś coś do jedzenia? Nie mam nic. Ach, niech to, to idę do lodówki, a ty siadaj w saloniku. Dziękuję. I wszyscy poszli w swoją stronę. Tata świnka do lodówki, a strażak do salonu. Cześć, świnko Peppo, co tam u ciebie? O, strażak, cześć, witaj bardzo serdecznie, co tam? U mnie dobrze, a u ciebie? U mnie również dobrze. Cześć, George. Hej! No widzę, że sobie odpoczywacie, ale mam taką sprawę do was. Normalnie nie wiem, jak to powiedzieć, mam nadzieję, że mi doradzicie, bo ja jestem taki roztrzęsiony, rozkojarzony, nie wiem, co zrobić. Ale strażaku, co się stało? No opowiadaj, strażaku. Czemu jesteś taki rozkojarzony i roztrzęsiony? Powiedz, no. A więc, świnko, nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale... no, chyba się zakochałem. Naprawdę? O, aż padliśmy z wrażenia. Strażaku, to wielka nowina i bardzo fajnie. A kim się zakochałeś? W twojej sąsiadce. Co? Jakiej sąsiadce? No, tam mieszka koło ciebie zaraz. To jest Barbie. Naprawdę w Barbie? To doskonały wybór, strażaku. Ona jest bardzo fajna, mądra, inteligentna i piękna. No, nie musisz mi tego mówić. Moje serce od razu zabiło, jak tylko ją zobaczyłem. Byłem w międzyczasie ratować kotka, tutaj nieopodal, utknął na drzewku i zobaczyłem ją, szła taka piękna. Ach, cóż za widok. Strażaku, i w czym rzecz? No właśnie, nie wiem, jak jej mam to powiedzieć, jak się mam z nią umówić i jak jej powiedzieć, że ją bardziej lubię. Jestem taki nieśmiały. Strażaku. Oj, to takie piękne. A wy wiecie, może jak ma strażak powiedzieć? No właśnie, nie wiem. Może widzowie będą wiedzieli, czy wiecie może? Dajcie znać, napiszcie. To jest niebywała sprawa. Patrz przez okno, ona tam idzie. No właśnie, gdzie? Gdzie? Na 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 na.
jaki piękny dzionek. Uhuhu, tańcujemy, bo jest tak wesoło. Uhuhuhu. No dobra, wracam do domku fajnym tanecznym krokiem. Ach, piękny dzień, nie sądzicie? Ach, to ona, ta piękność, twoja sąsiadka. Jeszcze znowu mi serce zabiło szybciej, jak ją tylko zobaczyłem. No, strażaku, no to nic, tylko musisz jej rzucić liścik miłosny. Naprawdę? Czy ja jestem takim romantykiem? Na pewno jesteś, skoro ratujesz wszystkich. Jesteś bardzo dobry. A pomożesz mi napisać ten list miłosny? To nie będzie takie proste. Może cała rodzinka nam pomoże. Mamusia, tatuś i George. No, bardzo wam dziękuję za pomoc. Jeżeli będziecie tacy mili i mi pomożecie napisać ten liścik, może mi się uda umówić z Barbie na randkę. Zaproszę ją na jakąś kolację. To dobry pomysł i najlepiej daj jej kwiaty. Róże. No właśnie, jeszcze kwiaty. A wy co sądzicie, co jeszcze powinienem zrobić? Ten liścik brzmi fajnie, naprawdę. Haha, super liścik, pomogę. Mam super pomysł. Na pewno zaczniemy od kocham cię. George, to nie tak szybko. Nie można tak szybko mówić. No, nie wiem, ja się nie znam na tych podbojach, randkach i w ogóle. Ach, jestem taki wniebowzięty, taki pełen energii. Strażaku, to miłość. No chyba tak. Jeżeli chcecie usłyszeć, jak wyglądał list miłosny i chcecie pomóc strażakowi napisać ten list, to napiszcie w komentarzach, w komentarzu, dodajcie komentarzyk, co strażak miałby napisać w tym liście. Pa, pa! I tu wam się pojawią takie karty. Jak chcecie więcej filmików, to kliknijcie tu. Pa, pa! Tego dnia mamusia świnka piekła ciasto. Jak dobrze, że Pepa i George jeszcze śpią. Oj, chyba mi wyszło znakomicie. Idę obudzić dzieci. Zostawię ciasto. Pobudka, 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 wołała mamusia świnka. Tatusiu świnko, wstawaj, wstawaj, dzieciaki, wstawajcie, już gotowe ciasto, dzisiaj śniadanie na słodko. Mniami, mniami, mniam, mniam, mniam na słodko, a my dzisiaj wybieramy się do domu Barbie. Wiem, dzieciaczki, wiem, pamiętam, ubierajcie się czym prędzej i chodźcie na śniadanie, a później wyruszycie do domu Barbie. Pepo, jestem taki podekscytowany, że dzisiaj pójdziemy do domku Barbie. Przygotowałem nawet plecak. O, George, a po co ci ten plecak? No bo zabierzemy jakieś podarunki dla Barbie. Nie wolno przychodzić do kogoś do domu z pustymi rękami, Pepo. Tak, masz rację, braciszku. Dobrze, przebierajmy się lepiej z tych piżam i chodźmy szybciutko na śniadanko. Chodźcie, dzieci, na śniadanie. Obudzę tatusię świnkę. Tatusiu świnko, mógłbyś się w końcu ubrać. No ale mi tak wygodnie się chodzi po domku, ale ciasteczko pyszne. Tatuś świnka był w siódmym niebie. Mamusia świnka przygotowała zapiekankę dla Pepy i George'a. Ale fajowsko, że idziemy do tej Barbie. Ciekawe jak ona wygląda. Na pewno jest śliczna. Na pewno jest bardzo ładna, Pepo. Ja spakuję plecak.
upakowałem parę cukierków dla naszej Barbie. A ja użyję perfumu mamusi świnki, żeby ładnie pachnieć. No, chyba się mamusia świnka nie pogniewa. Dobrze, Pepo, chodźmy. Ojeju, George, ja zabiorę ten plecak, on jest dla ciebie za duży. Ty jeszcze nie chodzisz do szkoły. No, dzieciaczki, dobrze, że zjadłyście już śniadanie. Możecie wyruszać. A co to tak pachnie? Dopiero teraz poczułam. Mamusiu, świnko, mam nadzieję, że się nie gniewasz. Pożyczyłam sobie twój perfum. Oczywiście, że się nie gniewam, Pepo. I muszę przyznać, że bardzo ładnie pachnie. Dziękuję, mamusiu świnka. Dobrze, to wyruszamy, Pepo. Ja bym już chciał zobaczyć tą piękną Barbie. Musimy tam czymś pojechać. Pojedziecie karocą. Ustaliliśmy wspólnie z tatusią świnką, że jazda konno będzie najlepszą i najbezpieczniejszym wyborem. Dobrze, mamusiu świnko, no to gdzie ta karoca? Ja będę prowadził tą karocę, wiem jaka! Pepo, wsiadaj! Pepo, powinnaś już iść, twój brat czeka. Dobrze, idę! Pepa usiadła wygodnie w karocy. No to wyruszamy. Iha, 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 iha. Papa, mamusiu świnko. Papa, Pepo, bądźcie grzeczni. Oj, trochę daleko mieszka ta Barbie. Gdzie ten jej domek? Przyjechaliśmy już przecież kawałek. Pepo, chyba jesteśmy na miejscu. Jak to? Nie widzę różowego domku. Zobacz, Pepo. To tutaj. Jesteśmy już na miejscu. Muszę skręcić. O, faktycznie, to tu. Barbie. Śliczny ten domek, Barbie. Jesteśmy na miejscu. Wysiadamy. Trzeba zapukać do drzwi. Dobrze, Pepo. Au! George, popatrz, jaki to jest ogromny dom tej Barbie. Jaki on jest duży. A my jesteśmy tacy malutcy. Nasz domek nie jest taki duży. Pepo, musimy chyba znaleźć drzwi, żeby wejść do środka. Dobrze, George, chodźmy poszukać. George, drzwi są tutaj. Zobacz. Pepo, jakie one są wielkie, te drzwi. Ta Barbie jest chyba bardzo wysoka. My jesteśmy tacy mali. Na pewno się tam zmieścimy, ale czy my się nie zgubimy? Czy ona nas zauważy? George, proszę, nie panikuj. Na pewno nas zauważy. Zapukaj. Dobra. Puk, 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 puk. Pukał George. Drzwi się otworzyły. George, nie bój się, nie musisz się chować za mną. To tylko Barbie. Drzwi otworzyły się jeszcze bardziej. Ojeju, jakie te drzwi są duże, ale nigdzie nie widać Barbie. Gdzie ona jest? Może trafiliśmy do złego domu? Zobacz, George, to Barbie. W drzwiach stanęła piękna, długonoga lalka Barbie w fioletowej sukience. Była przepiękna. Ona jest piękna, Pepo. Popatrz, jaka jest ładna. Ona nas chyba nie widzi, George. Musimy ją zawołać. Barbie, Barbie. Jeju, widzę, że mam gości. Witam ciebie, świnko Pepo. Cześć, Barbie. Możemy wejść do środka? Oczywiście, zapraszam! Pepa i George
byli zachwyceni domem Barbie. Jaki piękny dom! Barbie, jak ty pięknie mieszkasz! Lepiej będzie, jak usiądziecie sobie na krzesełkach. Będzie nam się lepiej rozmawiało. Wow, Barbie, jak ty ładnie mieszkasz! Dziękuję bardzo. Miło mi, że mnie odwiedziliście. Barbie, my bardzo chcieliśmy zobaczyć, jak mieszka prawdziwa dama. A, i George ma dla ciebie niespodziankę. No właśnie, zapomniałbym, Barbie. Przynieśliśmy ci w plecaku parę cukierków. Dziękuję wam bardzo. Jesteście naprawdę miłymi gośćmi. Zaraz zrobię wam herbaty. Barbie podała kubki i nalała herbaty. No to świetnie. To teraz możecie sobie wypić herbaty. Dziękuję wam za odwiedzenie mnie. Barbie, a pokażesz nam, jak czeszesz włosy? Bo zawsze chcieliśmy zobaczyć. Właśnie, ja bym też chciał zobaczyć. Dobrze, pokażę wam, jak się czeszę włosy. To nic trudnego. No bo my, świnki, nie mamy włosów. No właśnie, a mężczyźni... I to już w ogóle nie mają. No nie ma sprawy, nic takiego w tym dziwnego. Zaraz wam pokażę. Na początku suszę włosy suszarką. Kiedy są już suche, rozczesuję je. Nic z tym trudnego. Masz fajną szczotkę, Barbie. Fajowska. Dziękuję. To jest oryginalna szczotka dla każdej Barbie. Widzisz? Ma tutaj nawet literkę B. Popatrz, Pepo. Wow, ale fajna szczotka. Ja nie mam włosów, to ja na mnie będę czesać, ale Barbie super, super ma włosy. Zawsze Barbie mają ładne włosy. Aj! Aj! Zemdlałam z wrażenia. Z tej strony też trzeba czesać, z jednej i z drugiej, Barbie. Tak, trzeba czesać włosy z dwóch stron. To jest bardzo ważne, powiedziała Barbie. Super, to już będę wiedzieć, jak mi kiedyś urosną, ale chyba mi nie urosną. Pepo, gdyby ci kiedyś urosły włosy, proszę, podaruję ci tę szczotkę. Ojeju, dziękuję, jestem przeszczęśliwa, świetnie, to teraz Barbie, niestety musimy wracać do domu, już nie mogę się doczekać, jak poczeszę mamusię świnkę, bo bardzo się spieszymy. No dobrze, odwiedźcie mnie jeszcze kiedyś. Jasne, że odwiedzimy, dobra George, uciekamy, trzymaj się Barbie, cześć. Hej, to ja Pepa, jeżeli podobał ci się odcinek z Barbie, zostaw łapkę w górę. I oglądaj nasze odcinki z Barbie na naszym kanale. Pa! O nie, nie płacz, nie teraz. Nie płacz teraz, jestem taka śpiąca. O nie, muszę wstać. Cała noc nieprzespana. Och. No, proszę, napij się ciepłego mleczka i już nie płacz, proszę. Szaro-bure obydwa. Ha. Chyba śpi. Śpisz? Śpisz? Śpi moja córeczka, malutka Barbie. No to najwyższy czas, żeby zacząć dzień. Oj, jestem jeszcze w piżamie. Muszę się szybciutko ubrać. Dobrze, bo moja córeczka śpi. Zaraz zobaczycie, jakie mam buty. Popatrzcie tylko na moje buty. Są świetne. Już za chwilę je ubiorę
i wyruszę na zakupy. Muszę sobie kupić nowe sukienki, ponieważ w ogóle nie mam żadnych ubrań, a to jest moja piżama. O, dobrze prezentuje się na nodze. Popatrzcie tylko, idealnie pasuje do mojego stroju. Barbie jest zawsze ubrana pod kolor. Teraz tylko sukienka i już wyruszam po zakupy. No i prawie jestem gotowa. A, zapomniałam! Muszę zadzwonić po opiekunkę dla mojej córeczki. Poczekajcie chwilę. Hello? Chciałabym zamówić opiekunkę na 2 godziny. Wybieram się na zakupy. Tak, tak, tak. Czekam. Barbie. Stella śpi. Wszystko idealnie. To teraz nic, tylko czekać na opiekunkę i wybieram się na zakupy. Dzień dobry. To ja, opiekunka. Przyszłam zająć się pani córeczką. Świetnie, bo już myślałam, że się nie doczekam. Wie pani, wybieram się na zakupy. Mam nadzieję, że 2 godzinki wystarczą. Ale rzeczywiście, że tak. Proszę się niczym nie martwić. Zajmę się małą. Znam się na dzieciach. No to wspaniale. W takim razie ja wychodzę. Idealnie. Teraz trochę czasu dla mnie. O, może złapię jakąś taksówkę. O, co za świetny sklep. Wydaje mi się, że trafiłam całkiem nieźle. Pokaźne sukienki do tego, świetne buty i zadbana ekspedientka. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry sklep. Muszę się rozejrzeć, zanim nikt nie kupił jeszcze sukienki, którą już mam na oku. Dzień dobry pani, czy pracuje pani w tym sklepie? Dzień dobry Barbie. Tak, pracuję w tym sklepie. W czym mogę służyć? Chciałabym przymierzyć którąś z tych sukienek, a właściwie to tą niebieską. Potrzebuję różnych kreacji. Jednej balowej, jedną potrzebuję do chodzenia po domu. Oczywiście musi to być sukienka, jak na Barbie przystało. Rozumiem. Na pewno myślę, że coś znajdziemy. A także potrzebuję czegoś na spacer, więc w sumie chciałabym tutaj wydać pokaźną sumę pieniędzy. Myślę, że 3 sukienki kupię na pewno. Ale rzeczywiście, Barbie, mamy tutaj lustro. Możesz się oglądnąć i przymierzyć sobie każdą sukienkę, która ci się tylko podoba. Świetnie. Zaraz zobaczymy, w której wypadnę najlepiej. A, macie tutaj buty? Tak, oczywiście, że mamy buty. Dzisiaj dostaliśmy dostawę nowych kolorów. Różowy, niebieski i fioletowy. Myślę, że na pewno znajdziesz te odpowiednie do swojej kreacji. No to świetnie, bierzmy się do roboty. Świetnie, że się rozebrałaś. Proszę, to jest twoja sukienka. Dziękuję, strasznie miła ta obsługa. Do usług. Nie ma za co, Barbie. Jeżeli będziesz już przebrana, zawołaj. Przyjdę i zobaczę, jak wyglądasz w nowej kreacji. Jasne! Och, och, mam nadzieję, że jakimś cudem uda mi się włożyć tą sukienkę. Jeszcze tylko trochę. No dalej, Barbie. Przecież nie przytyłaś. Przepraszam, przepraszam. Czy mogłaby mi pani pomóc? Już, do usług. Tak, co się stało, Barbie? Czy mogłaby mnie pani z tyłu zapiąć, bo jakoś... O, nie mogę. Dobrze, tylko najpierw musimy odgarnąć włosy. Mam nadzieję, że nie ma tutaj metki. Oj, na pewno jest, na pewno. W każdej sukience jest metka. No dobrze. Odgarnijmy trochę te włosy i już zapinam. Już zapinam. Uwaga. Proszę chwileczkę tu przystanąć. O. O. Gotowe. Proszę bardzo. Już jesteś ubrana, Barbie. No, ale w ogóle się nie widzę. Dobrze wyglądam? No. Wiesz, dla mnie, Barbie, wyglądasz pięknie. Naprawdę ładna jest ta sukienka. Podkreśla ona koloryt twojej skóry. Do tego jest błyszcząca.
Myślę, że jest idealna na, wiesz, wyjście na spacer, bądź jakąś randkę z Kenem. Randkę z Kenem? Tak myślisz, żeby się mu spodobało? No jasne, żeby się mu spodobało. Bardzo ładna jest ta sukienka. Ile razy mam ci powtarzać, ale decyzja należy do ciebie. A mogę oglądać się w jakimś lusterku? Ponieważ nie jestem pewna, jak wyglądam z tyłu. Oczywiście, proszę, tam jest lusterko. A, to sobie już poradzę. No, no, no. Wyglądam całkiem ładnie. A wy co myślicie? Piękna niebieska sukienka, ale się mieni, do tego jest troszkę króciutka. Chyba będę musiała ubrać do tego jakieś buty. Na obcasie najlepiej. Wybieram te niebieskie, będą idealnie pasowały do mojej sukienki. I gotowe. Barbie, wyglądasz świetnie. Naprawdę dobrze ci w tej sukience. To jest twój kolor. Tak myślisz? Muszę powiedzieć, że te buty są bardzo wygodne. W takim razie teraz ubiorę jakąś sukienkę na bal. Chciałabym, żeby była taka długa jak twoja. Oczywiście, taką również mamy w swojej ofercie. Zaraz ci coś zaproponuję. Barbie, myślę, że ta sukienka idealnie pasuje do ciebie. Popatrz, jaka jest tylko piękna. Niebieska, długa. I do tego ma białą koronkę. Faktycznie, ta koronka jest taka urzekająca. Och, będę musiała ją przymierzyć, ale już czuję, że się w niej zakochałam. Proszę, Barbie, przymierz sobie na spokojnie. Jak będziesz gotowa, daj znać. Przyjdę oglądnąć do przymierzalni. No dobrze. Muszę ubrać tę sukienkę. Poczekaj chwilę. Barbie, nie spiesz się, ty jesteś klientką. Czy mogłabym prosić cię, żebyś znowu mnie zapięła? Oczywiście, że cię zapnę, tylko odwróć się tyłem. Dobrze, och, w tej sukience to wcale nie jest takie łatwe, wiesz? Ha, wiem, chodzę w takiej na co dzień. Świetna ta kreacja, Barbie. Musisz kupić tą sukienkę. Idealna jest na bal. Jedna z ładniejszych, jaką mamy w sprzedaży. Masz rację, kupię tą sukienkę. Jest piękna. Barbie, to trzecia sukienka, którą bardzo ci polecam. Fioletowy kolor idealnie do ciebie pasuje. I te buty. Zdecyduj się, proszę, proszę. No skoro tak mówisz, to przymierzę. Wiesz, moja szafa się tak skurczyła, że potrzebuje kilka ładnych sukienek. Już zapinamy sukienkę. Wow, Barbie, w tej wyglądasz najlepiej. Tak myślisz? Chciałabym, żeby to była sukienka na dyskotekę. Jest idealna, krótka, mini do tego, świetnie błyszcząca bluzeczka. Pięknie wyglądasz, Barbie. To są twoje chyba najlepsze zakupy. No tak, masz rację. I te buty. Buty są po prostu rewelacyjne. No, świetne są te buty. Też je bardzo lubię. Mam już je bardzo długo. Wiesz, jak to jest. Przyzwyczaisz się do jednej rzeczy i potem nie możesz się z nią rozstać. Ha, Barbie, świetnie. To co? Zapakować ci wszystkie twoje zakupy? Tak, bardzo poproszę. Zapakuj wszystko. O, zapomniałabym. Barbie, to od naszej firmy za dzisiejsze zakupy. To jest korona dla prawdziwej księżniczki Barbie. Ojeju, to miło, dziękuję bardzo. No, Barbie, wyglądasz przeuroczo. Myślę, że możesz już wracać do domu. I wpadnij na kolejne zakupy. Dziękuję, na pewno wpadnę. Zakupy w tym sklepie to sama przyjemność. W takim razie trzymaj się, cześć. Tego dnia Barbie wprowadzała się do swojego nowego domu. Och, jakie te walizki są ciężkie. Bardzo ciężkie są te walizki. Tyle rzeczy mam do urządzenia w moim
nowym domu. Ale piękne te mieszkanie. Nie spodziewałam się, że będzie tak cudownie wyglądało. Muszę szybciutko rozpakować rzeczy, nim przyjdzie moja córeczka. Zapewne przyjedzie na swoim kucyku. No, w końcu mogę położyć swoje walizki. Jakie wielkie łóżko! Zdumiła się Barbie. Trzeba będzie je pościelić. Nie ma żadnej pościeli. Zaraz zabieram się do roboty. Tylko postawię te ciężkie torby. Zdecydowanie lepiej. A teraz zajmę się urządzaniem. Barbie zaczęła ścielić łóżko. Muszę pościelić łóżko, no bo w końcu gdzie będziemy spać z moją córeczką? A tutaj ułożę podusie, będzie mięciutka. Oj, troszkę się zmęczyłam. Szkoda, że w okolicy nie ma jakiejś sprzątaczki dla takiej damy jak ja. Ale cóż, muszę się pospieszyć. Za niedługo przybędzie tutaj moja córeczka. Na pewno chcecie poznać moją córeczkę Stellę. Jest przeurocza. Ma niebieskie włosy. Zakochacie się. Oj, jak mnie bolą stopy. Chyba ściągnę te obcasy. Och, zdecydowanie lepiej. Zabiorę te walizki i wypakuję niezbędne rzeczy, które musi mieć każda Barbie. Chcecie wiedzieć, jakie to są rzeczy? To wam pokażę. No dobrze, zabierajmy się do wypakowania walizek. W domu każdej Barbie musi się znaleźć suszarka i oczywiście szczotka do włosów. Ja dzisiaj jestem niepoczesana, ale za niedługo zrobię sobie jakąś piękną fryzurę. Przy łóżku Barbie również muszą znajdować się niezbędne rzeczy, takie jak budzik, żeby każda Barbie mogła wstać o właściwej porze. My Barbie wstajemy bardzo, bardzo wcześnie. I oczywiście wazon z kwiatami. Obowiązkowo, która Barbie nie kocha kwiatów? A tutaj powieszę lampę. Różową oczywiście. Oj, troszkę się zmęczyłam. Ale muszę dalej urządzić nasz domek. Przyjdziemy teraz do kuchni. No proszę, jesteśmy już w kuchni. Tutaj musimy przygotować kilka talerzyków. Jeden oczywiście dla mnie, a drugi dla mojej córeczki Stelli. No, i do tego oczywiście dwa kubeczki. Brakuje jeszcze sztućców, patelnia i czajnik. No, prawie wszystko gotowe. Myślę, że Stella będzie zadowolona. O, chyba nadchodzi. Dzień dobry, córeczko. Cześć, mamusiu. Cześć, ale tu fajnie. Ucieszyła się malutka Stella. Stello, tyle razy ci mówiłam, żebyś nie wchodziła do domu z koniem. Dobrze, mamo, przepraszam. Zaraz mu powiem, żeby odfrunął. Malutka Stella usiadła Barbie na kolanach. Stello, trzeba będzie cię troszkę uczesać. Nie wyglądasz najlepiej. Mamusiu, ty też potrzebujesz fryzjera. W takim razie razem się uczeszemy. Chodźmy do łazienki. Tam jeszcze nie urządziłam naszej toaletki. Może mi pomożesz? Tak, tak. Stello, kochanie, to jest toaleta. I ubikacja. Możemy w niej załatwić swoje sprawy. Przecież wiem, mamusiu. Nie musisz mnie uczyć takich rzeczy. No tak, córeczko. Zapomniałam, że ty już jesteś dużą dziewczynką. No dobrze, skoro mamy to już wyjaśnione, przejdźmy do najlepszej części Barbie każdej. Czyli co? No oczywiście, że toaletka.
ucieszyła się mała Stella. No proszę, córeczko, tutaj mamy prysznic, jak i zarówno szafeczkę na wiele innych rzeczy. Brakuje nam ręcznika. Barbie powiesiła ręcznik do wycierania rąk. Świetnie, mamusiu, to co? Bierzemy się do roboty i zaczynamy czesać nasze włosy? Tak, córeczko, oczywiście, zabieramy się do roboty. Maleńka Stella usiadła na foteliku. Dobrze, kochanie, na początku poczeszę twoje włosy, a później zaplęciemy dwa piękne niebieskie warkocze. Świetnie, mamo! Barbie zabrała szczotkę i suszarkę i zabrała się do czesania maleńkiej Stelli. Ojej, Stello, ty i twoje niesforne włosy, jak my sobie poradzimy? Barbie jedną ręką czesała Stellę, a drugą ręką trzymała suszarkę. Mau, au! Wołała Stella. Jeszcze troszkę, nie martw się za niedługo, twoje włosy będą piękne. No dobrze, moja droga, teraz zabieram się do robienia warkoczy. Uwaga! Córeczko, ten warkocz wyszedł przepiękny. Popatrz tylko, jak świetnie wyglądasz. Mamusiu, no przecież ja się nie widzę. Nie martw się, zrobię ci drugi warkocz i za chwilę będziesz mogła oglądać się w lusterku. Po chwili i drugi warkocz Stelli był gotowy. Córeczko, jesteś już gotowa. Możesz się oglądać w lustrze. Już biegnę, mamusiu. Wow, jakie mam fajne warkoczyki. Idealnie do mnie pasują. Dzięki, mamusiu. Och, Stello, nie ma za co. Pozwól teraz, że ja się poczeszę. Popatrz, jakie mam włosy. Mamusiu, ty to masz piękne włosy. Każdy by chciał mieć takie włosy jak ty. Myślisz, że kiedyś będę miała takie długie, złociste włosy? Oczywiście, że będziesz miała. Ale ja jestem nieco starsza, dlatego mam takie włosy. Dłużej żyję niż ty. I dlatego mam takie długie. Jak będziesz miała tyle lat, co ja, to też będziesz miała takie długie włosy. No to świetnie. Tak się cieszę. A teraz zabierzmy się do czesania mojej fryzury, dobrze? Teraz ja będę czesała fryzurę, powiedziała Barbie. Musimy, Stello, przeczesać włosy od góry do dołu. Dokładnie. Mamusiu, a dlaczego się czeszę włosy od góry do dołu, a nie od dołu do góry? Stello, no przecież by się poplątały. Tak nie można. Aha, no to już będę coś wiedziała. Jak będziesz starsza, to pokażę ci kilka rzeczy, jak zrobić fajną fryzurę, powiedziała Barbie. Świetnie, nie mogę się już doczekać. Mamusiu, a jaką ty będziesz miała fryzurę? Ja, Stello, również zrobię sobie warkoczyka. Podzielę włosy na trzy równe części. Jedna część to będzie druga i trzecia. I teraz zaplotę pięknego, długiego warkocza. Uwaga, zaplatamy. Oj, 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 uważaj, Stello. No przecież się nie ruszam. Uwaga, raz, zaplatamy. Dwa, a wy już pletliście swoim lalką Barbie warkocza? Jeżeli nie, to spróbujcie. To wcale nic trudnego. O, już mamy taką długość. Ja bym też chciała taką, powiedziała Stella. Nie martw się, kochanie. Na pewno będziesz miała takie długie włosy. Uwaga, uwaga. O, popatrzcie. To jest warkocz do pasa. Tak, to jest warkocz do pasa. Przepiękne włosy ma Barbie. No, mamusia ma piękne włosy. Popatrzcie tylko, jaki ten warkocz jest piękny, długi i gruby. No i proszę, warkocz gotowy. Wow! Ucieszyła się maleńka Stella. Jaka ty jesteś, mamusiu, piękna! Masz teraz taką piękną fryzurę.
Dziękuję ci, Stello. Cieszę się, że ci się podoba. Mamusiu, a co my tutaj będziemy robić jeszcze? Oj, Stello, będziemy sobie tutaj mieszkać jakiś czas. Ha, czeka nas tyle przygód. Jutro wybieramy się na zakupy. Jakie zakupy? Zapytała Stella. Muszę kupić parę sukienek, ponieważ przyjechałam tylko w jednej. Nic tutaj nie mam. Zakupy! Świetnie! Ucieszyła się Stella. A was, drogie dzieciaczki, zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z Barbie. Tym razem wybieramy się na zakupy. Cześć!